Jak wygląda jazda po pijaku? Rzadko się zdarza, że możemy zobaczyć zarejestrowane wyczyny kierowców po spożyciu. Policja udostępniła właśnie zapisy z monitoringu, na których dokładnie widać, co robią promile z percepcją prowadzącego auto. Do obu zdarzeń doszło w ostatnich dniach w Chorzowie. Do pierwszego, w minioną niedzielę około 1 w nocy, kierujący Mercedesem jadąc ulicą Katowicką nie zauważył robót drogowych i o mały włos nie wpadł do głębokiego wykopu. Co ciekawe, cała sytuacja wydarzyła się praktycznie na oczach policjantów. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 22-latek nie miał też prawa jazdy. Drugie ze zdarzeń jest z poniedziałku. Na skrzyżowaniu Katowickiej i Dąbrowskiego kierowca Toyoty przejechał na czerwonym i omal nie zderzył się z radiowozem drogówki. 50-latek z Jaworzna miał w organizmie prawie 0,5 promila. Prowadzenie pod wpływem alkoholu może być wykroczeniem albo przestępstwem. W przypadku przestępstwa stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, wtedy kierujący podlega karze więzienia do 3 lat. Do tego dochodzi zakaz prowadzenia pojazdów. Podobne konsekwencje czekają kierowców pod wpływem narkotyków.